Jest kolorowe, przyjazne dla dzieci i dostosowane do potrzeb maluchów, a przede wszystkim bezpieczne i funkcjonalne. Końca dobiegła rozbudowa budynku żłobka gminnego w Piekoszowie. Dzięki rządowemu wsparciu otwarto kolejne dwa oddziały, a opiekę znalazło tu dodatkowo 26 maluchów. Rzeczywiście, rozbudowując ten żłobek obecnie funkcjonujący, powiększyliśmy o kolejne 26 osób, o kolejne 26 dzieci i tak naprawdę rozbudowa tego żłobka to jest odpowiedź na potrzeby mieszkańców naszej gminy, na odpowiedź rodziców, którzy czekali na te miejsca dodatkowe i dzięki właśnie rozbudowie tego budynku, w którym się już mieścił żłobek, ale dzięki środkom rządowym, dzięki środkom uzyskanym od wojewody świętokrzyskiego, mogliśmy właśnie te pomieszczenia dodatkowe wyremontować, przygotować na to, aby kolejne 26 najmłodszych mieszkańców naszej gminy znalazło tutaj opiekę podczas każdego dnia i cieszę się, że taka rozbudowa powstała, nastąpiła. Na rozbudowę żłobka gminnego w Piekoszowie władze gminy pozyskały blisko 600 tysięcy złotych w ramach rządowego programu Maluch Plus. Jak podkreślał obecny podczas uroczystego otwarcia senator Krzysztof Słoń, rząd mocno wspiera polskie rodziny. Ta dzisiejsza uroczystość potwierdza, że polityka rządu Prawa i Sprawiedliwości, inwestowania w dzieci, inwestowania w polską rodzinę jest naprawdę pozytywna. To niezwykle istotne, że takie wydarzenia jak to dzisiejsze potwierdzają, że kierunek, w którym idziemy, jest właściwy, że dzieci, że polska rodzina to dla naszego rządu nie jest koszt, ale to jest inwestycja. To także jest inwestycja w rozwój gminy, bo przecież jeżeli w gminie są młodzi ludzie, którzy tu chcą zakładać rodziny, mieć dzieci, tutaj pracować, to jest też przyszłość gminy. Ważne jest też to, że gminy takie jak gmina Piekoszów inwestuje w tę infrastrukturę i to nie tylko tę związaną z dzieciakami, to jest niezwykle radosne, ale także w tę infrastrukturę związaną z pomocą społeczną, z osobami starszymi. To jest wyznacznik tej naszej polityki w skali kraju, ale także w skali każdego samorządu. I życzyłbym sobie, żeby w ślady gminy Piekoszów szły inne gminy z terenu naszego województwa. W ramach rozbudowy żłobka na parterze budynku powstały nowe pomieszczenia. Swoje miejsce znalazły tu dwie dodatkowe sale dla dzieci, w których łącznie pomieści się 26 maluchów. Powstała też kuchnia z jadalnią, pomieszczenie gospodarcze, a nawet sala gimnastyczna. Warto dodać, że obiekt żłobkowy zyskał też nową kolorową elewację, a od strony południowej wybudowano nad salami tarasy. Efektem kilkumiesięcznych prac przy rozbudowie żłobka zachwycone były nie tylko same maluchy, ale również i ich rodzice. Dla naszej gminy była bardzo potrzebna, bo po prostu nie było miejsca, żeby oddać dzieci, tak, bo rodzic chciał iść do pracy i dzieci musiały po prostu być oddawane do Kielc. A tak to tutaj to jest takie, taka nasza wspólnota. Naprawdę super, cieszymy się wszyscy, że bo jest żłobek, jest piękny, także na plus wszystko. Zdaniem byłego wicewojewody, a obecnie posła Bartłomieja Dorywalskiego, otwarcie nowych oddziałów w Piekoszowie to historyczny moment. Jak zaznaczyła wicemarszałek Renata Janik, nowe oddziały żłobkowe otworzą większe możliwości dla kolejnych rodziców. Bardzo dobre miejsce dla prawie 30 dzieci z terenu gminy Piekoszów. Jest to ważne po pierwsze dla rodziców, którzy będą mogli zacząć swoją aktywność zawodową. Po drugie dzieci będą mogli oddać w miejsce naprawdę bardzo dobrze wyposażone, gdzie dzieci będą mogły się rozwijać. Bardzo się cieszę, że jest taki program rządowy i mam nadzieję, że projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego, które mają zasilić również ten żłobek na wyposażenie kolejne, również przyniosą takie efekty i radość na twarzy rodziców i mieszkańców, jak dzisiejsze wydarzenie. Dyrektor żłobka w Piekoszowie, Pelagia Rusiecka, złożyła specjalne podziękowania na ręce wszystkich tych, którzy wsparli rozbudowę żłobka. Poświęcenia obiektu dokonał ksiądz Zygmunt Kwieciński, proboszcz parafii w Piekoszowie, a po oficjalnym otwarciu zaproszono wszystkich na pyszny tort i zwiedzanie nowych sal.